księża arcybiskupie, pierwszy kongres parafialnych rad duszpasterskich. Już po tym przymiotniku pierwszym można mówić o przełomowości, o pewnym przełomie. Na czym polega właśnie ten przełom i na czym polega waga tego wydarzenia, w jakim uczestniczymy? Bo przełom całego tego wydarzenia polega na tym, że 50 lat po Soborze Watykańskim II powoli dochodzi do wzmocnienia tych struktur komunijnych, między innymi także parafialnych rad duszpasterskich, co idzie dosyć wolno. Gdy przed Soborem parafialna rada wystarczała załatwienia wszystkich spraw, a w gruncie rzeczy ona ograniczała się tylko do spraw ekonomicznych, no to teraz nowum, jakie zostało wprowadzone przez kodeks prawa kanonicznego posoborowy, właśnie polega na tym, że dodano fakultatywny drugi człon w każdej parafii, którym ma być właśnie parafialna rada duszpasterska. I jej zadaniem jest zajmowanie się duchem parafii, czyli praktycznie zajmowanie się tymi wszystkimi projektami duszpasterskimi, apostolskimi, które powinny uczynić parafię środowiskiem zewangelizowanym. Czyli jest to zadanie stokroć trudniejsze, aniżeli przedsięwzięcia natury ekonomicznej, budowlanej, finansowej, bo to domaga się pracy nad ludźmi i z ludźmi wspólnie właśnie duchowieństwa i osób świeckich, tak żeby osiągnąć wzmocnienie tej skuteczności duszpasterskiej Kościoła, która do tej pory pozostawała właśnie w rękach kompetencji samego księdza proboszcza, no bo tylko on jeden był teologiem razem z wikariuszami, rzadka potem osoby świeckie, dlatego uważano, że sprawy duszpasterskie należą do proboszcza. Teraz, gdy więcej jest tej świadomości, odpowiedzialności ludzi świeckich za konsekrowanie świata, za przemianę właśnie tej rzeczywistości świeckiej i skierowanie jej ku pomyśli Bożej, no to potrzeba też więcej ludzi do tego, żeby zaangażowali się akurat w taką działalność. W związku z parafialnymi radami duszpasterskimi Kościół wiąże dużą nadzieję, ale też mówi o zagrożeniach związanych choćby z doświadczeniem Kościoła zachodniego. Jakie to są zagrożenia i jakie nadzieje? No te zagrożenia to są pochodne złych statutów, które zostały formowane tak, że rady straciły swój charakter doradczy. Zasadniczo konsilium, czyli rada, znaczy doradzanie komuś. A tam to wszystko poszło w kierunku decyzyjności. Rada przejęła kompetencje decyzyjne na zasadach demokratycznych, gdzie proboszcz i duchowieństwo miało jeden głos między innymi, no i najczęściej też nie miało wiele do powiedzenia. Tutaj w tym polskim kontekście my się trzymamy tych prawno-kanonicznych wymogów i charakteru doradczego rady, przez co właśnie nie ma tego niebezpieczeństwa, żeby w pewnym momencie proboszcz nie był odpowiedzialny za parafię. On musi swoją odpowiedzialność ponosić przed biskupem i przed Panem Bogiem i w tym nie mogą go wyręczyć żadni świeccy. Zwłaszcza, że według charakteru jeden i drudzy mają zupełnie inne pole działania, bo proboszcz jest przede wszystkim od tego oddziaływania sakramentalnego, przepowiadania, natomiast świeccy od całej sfery, która leży poza budynkiem kościelnym. Księże arcybiskupie, wysłuchaliśmy takich pierwszych wniosków, jakie płyną z ogłoszonego dzisiaj, we fragmentach przynajmniej, raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Co zaskoczyło księdza arcybiskupa? Co ucieszyło? Co zmartwiło? No najbardziej ucieszy, powiedzmy, ten szybki progres powstawania i żywotności samych rad duszpasterskich, dlatego że
podano, iż w ciągu niedługiego okresu ostatnich czasów właśnie z 20% do 80% podskoczyła obecność rad właśnie tych duszpasterskich w parafiach w Polsce. No to jest czterokrotne zwiększenie częstotliwości, bytności tych rad i to nie może nie cieszyć. Natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia w tym sensie, że jest mieszanie kompetencji, łączenie dwóch rad ze sobą i przerzucanie zadań, które są specyficznie Rady Ekonomicznej na duszpasterską. Dużo jest do zrobienia w sensie formacji samych ludzi, żeby rozumieli to trudniejsze duszpasterskie zadanie. No i potem także, żeby mogli, jak o czym już mówiono, rozeznawać sytuację wiary w swojej parafii, przygotowywać jakieś przeciwwskazania, no i potem też starać się to wprowadzać w życie z pomocą wszystkich stowarzyszeń, zrzeszeń, tych wszystkich ludzi, którzy ewangelizacyjnie są poddani Duchowi Świętemu i mają do tego charyzmat. W jaki sposób te wszystkie działania związane z parafialnymi radami duszpasterskimi włączają się w taki ruch nowej ewangelizacji, który jest przecież obecny w Kościele teraz bardzo mocno? Na pewno jest to dosyć poważny wkład w ruch nowej ewangelizacji w tym sensie, że na początku tutaj jest dobre rozeznanie, które musi być też u początku wszelkiej nowej ewangelizacji. To jest dalej stała instytucja, stały urząd w parafii. Nie jest on przelotny, nie jest tak jak akcja nowej ewangelizacji, która dzisiaj się rozpoczyna, za dwa tygodnie się skończy. Nie, to są urzędy, które praktycznie trwają latami i dlatego zapewniają pewną stabilność, trwałość, kontynuację, co jest ogromnie ważne przy nowej ewangelizacji, bo ona się też nie dokona w mgnieniu oka. Więc na pewno charakter parafialnych rad duszpasterskich jest tego rodzaju, że on może dużo pomóc w dziele nowej ewangelizacji, także koordynując działalność grup duszpasterskich w dziele samej ewangelizacji. Więc to jest wiele dobrych stron, takich, w których ta rada może udzielić skutecznej pomocy tym, którzy pragną się włączyć w nową ewangelizację. Księże arcybiskupie, jeszcze jest jeden wymiar, na który chciałem zwrócić uwagę, a to ksiądz arcybiskup zwraca uwagę podczas homilii. Chodzi o to, że dzieła związane z radami parafialnymi, duszpasterskimi radami parafialnymi muszą być jakoś mieścić się w wymiarze modlitewnym, bo na co ksiądz arcybiskup zwraca uwagę, że to może być również włączone w taki osobisty krzyż, który należy tak interpretować. Żadne dzieło ewangelizacyjne nie jest z pominięciem krzyża, nie dokonuje się z pominięciem krzyża, zarówno w odniesieniu do krzyża Zbawiciela, jak i do naszego własnego krzyża. I stąd praktycznie, gdy się rozpoczyna taką pracę, czy pracę formacyjną, czy normalną pracę już bezpośrednio wprowadzającą w ruch ewangelizację, no to nie można uciec od tego benedyktyńskiego ora labora, czyli wszelkie działanie musi być poprzedzone modlitwą. I jak ono jest dobrą modlitwą poprzedzone, to wtedy nawet gdyby to działanie nie przynosiło astronomicznych owoców, nie? To ono na pewno jest mocniej ustawione na silniejszych fundamentach, aniżeli bez modlitwy. I w ogóle bez modlitwy, powiedzmy, życia Kościoła nie można sobie wyobrazić.